będą mocne wrażenia. Tu ustawię fotel dla pewnego śpiewaka, żeby sobie usiadł najpierw. Zapraszamy pana Remigiusza Łukomskiego, ale bardzo proszę na ten fotel na razie. Na razie. Proszę o film i przygaszenie świateł. Mistrzu, czy możemy prosić tutaj pana na środek? Tu nie ma lekko. U nas, o nie! Tu nawet mistrza nie oszczędzimy. Tak jest, tu na środek i zapraszamy jeszcze na środek pana Remigiusza Łukomskiego, wspaniałego basa, który był przez 15 lat członkiem tej orkiestry. A, już wiem, co będzie. Już wiem, co będzie. Żyliśmy na miarę z fotografii. Nie, to zdejmiemy. Przepraszam, zdejmiemy. Nie wlez. O tak. Nie zawsze zdarza się okazja, żeby mistrza Bernarda ubierać na scenie. Zostawiam państwa z arią z Kołuby i panem Remigiuszem Łukomskim i panem Bernardem Ładyszem. No to zaczyna. W tym biegu śpiew. Proszę. Ten zegar stary, gdyby świat uran tyciął jak znów. Próżny trud. Lecz jeśli nie spodzianie, ktoś obcy tutaj stanie. Pan zegar, gdy zapieje kul, dmierzon przedętych ról. Dziś budzi cię koncercik taki, bawił się nie zażytaba. Oj, nie mogę. Te wielkie malowidła na względzie wasze miej. Miecznika prababka ta, prababku tej. Przychodź w nocnej dobie, te prababki obie. Wzrósł ran, gdy pieje kur, dmie wrzon przedętych rur. Dziś budzi cię koncercik taki, boisz się? Nie! Zażytała. Dziękuję.
Państwa, to był koncert niezapomniany. Tu się odbył w zeszłym roku, 29 września. Było 800 osób, było mnóstwo osób znanych. To był koncert, który był zatytułowany Artysta Żołnierz, ponieważ cała kariera wielkiego Bernarda Ładysza, który dziś ma 92 lata, to była związana z wojskiem. No, była cała generalicja. Dzisiaj witam też panów generałów, tu kilku już widziałem, którzy współpracowali i byli przyjaciółmi Bernarda Ładysza. Proszę Państwa, ten koncert, muszę tutaj powiedzieć, że nagraliśmy, zrobiliśmy taki film cały, który z przyjemnością wielką, jeśli tylko mieszkańcy Ożarowa będą chcieli, możemy pokazać, to trwa 2 godziny. Są najlepsi śpiewacy, także ogłosimy to za pomocą portalu ożarowskiego i gazety i Państwa zaprosimy na taką projekcję, która mam nadzieję wszystkim się będzie podobała, bo jest to wielki, wielki artysta i wielcy artyści złożyli mu hołd, właśnie tacy jak pan Remigiusz Łukomski. Proszę wziąć mikrofon. Co dla pana było to wystąpienie? Bo przecież nie było planowane, ja pana wyciągnąłem, że tak powiem, zupełnie à l'improvise. No ja myślę, że to spotkanie z panem Bernardem Ładyszem odbiło piętno na moim życiu. Jest to ogromny zaszczyt wystąpić z taką gwiazdą na scenie, wspólnie, z legendą za życia. No myślę, że wielu mi zazdrości, że mogłem tego dokonać ja. Ogromne przeżycie, serce wzlatuje do nieba. W takiej chwili, w każdym razie. Ja chcę tylko nadmienić jeszcze, że wydaliśmy później 1000 wspaniałych, naprawdę pięknych albumów, których autorem jest pan Adam Buszko, który jest tutaj na scenie. Proszę się pokazać. O, właśnie tam. A my wydaliśmy, my jako Mazurkas, wydaliśmy 1000 albumów pro publico bono, rozdaliśmy i są we wszystkich większych bibliotekach w kraju w tej chwili. I mam nadzieję, że będzie to piękne wspomnienie, którego nie można zapomnieć. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego wielkiego przyboju, między innymi Bernarda Ładysza, ale także Paula Robsona, wielkiego śpiewaka, basa. Te dwa wykonania chyba są najlepsze na świecie. Nie wiadomo, która lepsza. Chyba że przebije pan Remigiusz Łukomski w wielkim przeboju Mississippi. A propos, właśnie sobie to uświadomiłem, że przyszło mi dzisiaj w udziale śpiewać o biedzie. Bo gdybym był bogaczem i teraz Mississippi, jest to pieśń o afroamerykaninach przy ciężkiej pracy, ale będzie jeszcze o miłości. Także bardzo się cieszę. Poprawię się. Czarnym jest na Mississippi, może noże biały bawi się. Ciężkie łodzie paj na Mississippi, bez wytchnienia pracuj cały. Bo bić się będzie biały kark. Pochyl grzbiet i wiosło chwyć. Odpoczniesz, gdy przestaniesz żyć. Dajcie odejść mi od Mississippi. Chcę porzucić ten przeklęty kraj. Może ujrzę piękną rzekę Jordan, tam gdzie czarnym obiecano Czerni oddaje białym swą ciężką pracę i łzy.
cierp i milcz jak pień. Ciągnij łódź, dźwigaj wór cały dzień. Pchaj co sił siszczy mat. Bić cię znowu będzie twój okrutny kat. Mississippi, o dobra rzeko, ty musisz patrzeć na ból człowieka. Łukomski, bardzo proszę. Brawo, brawo, brawo. Proszę Państwa, no i czas na...